Redaktorze, ja muszę powiedzieć, że uczestniczyłem 2 dni temu w tej demonstracji przed Pałacem Prezydenckim i mam zgoła odmienne wrażenie. Widziałem tam ludzi wzruszonych, zatroskanych o los kraju, no, przeciwnych tym zmianom, a przede wszystkim stylowi. Ale jaki... szef pana partii mówił jawnie, trzeba obalić ten rząd, wtedy właśnie przed Pałacem Prezydenckim ze sceny. Panie redaktorze, każda partia polityczna stawia sobie za cel zdobycie władzy i to jest jasne. Natomiast raz jeszcze podkreślę, ja widziałem wśród Polaków, wśród rzeszy obywateli taki sprzeciw wobec sposobu uprawiania polityki. Wobec tego, że demokracja, którą powinniśmy uprawiać w sposób taki łagodny, taki, który jest dla niej charakterystyczny, dyskutować o zmianach. No tylko tutaj właśnie ta dyskusja jest bardzo napięta, emocje są bardzo duże. Spytam raz jeszcze, czy to jest scenariusz, pod którym pan by się podpisał, czy nie? To, o czym mówiliśmy w materiale. Panie redaktorze, raz jeszcze podkreślę, ja dzisiaj zdecydowanie sprzeciwiam się przeciwko takiemu sposobowi uprawiania polityki. Moje doświadczenie we wprowadzaniu zmian wskazuje, że zmiany, które są wprowadzane w sposób siłowy, one się po prostu nie udają. I ja apeluję do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość wprowadzała zmiany w sposób łagodny, demokratyczny, taki jak powinno się to robić. Jeszcze jeden element. No, w moim przekonaniu ta ustawa o Sądzie Najwyższym jest obarczona takim grzechem pierwotnym. Polega na tym, że jest to projekt poselski. Panie redaktorze, szanowni państwo, dzisiaj toczy się w Polsce walka o niezależność sądów. I ja przypomnę, że ta niezależność sądów nie służy sędziom, tylko służy Polakom. Temida musi być ślepa, niezależnie czy przed nią stoi minister, czy przed nią stoi Kowalski. Ten wyrok po prostu musi być sprawiedliwy. I o to dzisiaj toczy się walka. No, ja przypomnę, że tak. Było wszystko w porządku? Sądy były sprawiedliwe, dobre wyroki zapadały? Panie redaktorze, ja nie twierdzę, że wszystko było idealnie i w sądach jest potrzebna zmiana. Te wskaźniki, o których mówił pan poseł, są prawdziwe. 70-80% nawet Polaków chce zmiany w sądownictwie, ale chce przede wszystkim uproszczenia procedur, bo to jest dzisiaj dla nas bardzo dokuczliwe. Chce przede wszystkim, żeby wyroki zapadały szybciej. One dzisiaj zapadają po bardzo wielu... Panie pośle, ale przepraszam, zapytam pana posła, czy może mi wskazać jakikolwiek artykuł w tej ustawie, która jest przyjmowana, który właśnie do tego zmierza. Do tego, by uprościć, przyspieszyć postępowania. Tam niestety nic takiego nie znajdziemy. Przeciwnie, znajdziemy tylko przepisy kadrowe. W dużej większości to są przepisy kadrowe, a ja nie dzielę sędziów na sędziów Platformy, czy PiSu, czy Nowoczesnej. Takich nie ma, ale dzielę sędziów na dobrych i złych. I my przede wszystkim powinniśmy eliminować tych złych sędziów. Ja wczoraj to pytanie zadałem ministrowi sprawiedliwości, czy teraz właśnie będą sędziowie, bo takie są zarzuty opozycji, PiSowcy i podlegli pod ministerstwo, obiecał, że nie. Rozumiem, że pan poseł tym bardziej... Przepraszam, wiele przepisów na to wskazuje, że będzie taka możliwość, żeby powoływać sędziów uległych. To, że ja się stanowczo przeciwstawiam takim stwierdzeniom. Ja muszę powiedzieć, że ja przygotowałem poprawki do tej ustawy i miałem nadzieję, że one będą mogły być rzeczowo dyskutowane, że będę mógł je przedstawić, że będę mógł argumentować. Tego oczekiwałem. Rzeczywiście rzeczowe poprawki, bo większość to była taka... Panie doktorze, coś zrobi, żeby zrobić, żeby były poprawki, żeby były. To prawda, tysiąc. Część taki charakter miała, no opozycja wykorzystywała wszelkie narzędzia po temu, żeby prace nad tą złą ustawą odbywały się w sposób właściwy. No ja przypomnę, że posiedzenie Komisji Sprawiedliwości zostało zwołane, no, w moim przekonaniu z naruszeniem regulaminu, no, że te poprawki zostały zblokowane. Rzucenie kartkami na tej komisji to nie było zachowanie parlamentarne. Chciałbym się odnieść do jednej z kwestii, której bardzo ważnej, o której mówił pan przewodniczący. Otóż pan powiedział, że potrzeba jest eliminacji sędziów, którzy jeszcze działali w poprzedniej epoce. No ja, dla mnie znamienna była taka wypowiedź jednego z sędziów Sądu Najwyższego, lat 41, który zresztą został powołany przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i który w okresie wprowadzenia stanu wojennego, panie przewodniczący, miał 12 lat, więc no naprawdę już wiele czasu... Z całą pewnością jest zbyt wiele emocji w tej sprawie i musimy te emocje tonować, no ale dzisiaj stoją przed nami bardzo poważne zagrożenia. Te zagrożenia to, raz jeszcze podkreślę, utrata niezależności sądów. One muszą być niezależne właśnie dla obywatela. Raz jeszcze to podkreślę.